Barcelona może być punktem zwrotnym tegorocznej rywalizacji. Dla niektórych szansą na to, żeby uratować ten sezon, dla innych, żeby odskoczyć rywalom i utrzymać tą przewagę aż do samego końca. Pora przyjrzeć się temu, co zespoły przywiozły na ten wyjątkowy weekend, dlatego polecam, tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 19 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Po hucznych zapowiedziach mówimy sprawdzam, a jutro sprawdzam, powie tory. Zespoły do tego weekendu podchodzą wyjątkowo. To są chyba największe pakiety rozwojowe. W wielu przypadkach, jakie pojawią się w trakcie tegorocznej rywalizacji, ograniczeniem są zasoby, ograniczeniem są również te limity budżetowe. Trzeba trafić, trzeba dobrze wejść w tą drugą część sezonu, żeby liczyć się w rywalizacji. Dla niektórych jest to szansa, żeby się uratować, jak na przykład dla Aston Martina czy Mercedesa, dla innych szansa na to, żeby odskoczyć. I zaczynam właśnie od Aston Martina, bo ten samochód w specyfikacji B zapowiadany był w zasadzie jeszcze przed startem tegorocznej rywalizacji. I tu bardzo ciekawa historia, która pojawiła się w ostatnich dniach. Zespół Aston Martina zwerbował wielu dobrych specjalistów, ale zwerbował ich zbyt późno, żeby mieli wpływ na tegoroczną konstrukcję w specyfikacji B. I to właśnie ich wkład w tą nową konstrukcję, te ich pomysły spowodowały, że podjęto decyzję o tym, że pojawi się nowa wersja, bardzo mocno zmodyfikowana, i dzisiaj ta wersja pojawiła się na torze. A pojawienie się tej wersji spowodowało wiele sugestii, że mamy kolejny raz do czynienia ze starą, dobrą techniką w wykonaniu Force India czy Racing Point, techniką związaną z kopiowaniem innych samochodów, bo ta specyfikacja B bardzo mocno przypomina konstrukcję Red Bulla. A dlaczego? No tutaj kluczową odpowiedzią może być nazwisko Dan Fallows. Człowiek, który przez 16 lat był w Red Bullu, w ostatnich latach był szefem aerodynamiki, a od kwietnia pracuje właśnie ze Strollem, z Aston Martinem. Tam były tarcia, czy go zwolnią z tego kontraktu wcześniej, czy nie. W końcu się dogadali i efekt tego dogadania prawdopodobnie widzimy. Ten samochód w bocznych sekcjach jest praktycznie 1:1. Podobny do tegorocznej konstrukcji Red Bulla. Aston Martin zrezygnował z tych praktycznie poziomo zawieszonych bocznych sekcji, poziomo do toru, i sięgnął po rozwiązanie z efektem nazywanym downwash, czyli efektem, w którym powietrze będzie spływać dość łagodnie po tych bocznych sekcjach. Nad bocznymi wlotami zmodyfikowano również lusterka i trafiać w te tylne sekcje samochodu. Ta filozofia spisuje się bardzo dobrze w przypadku Red Bulla. Jak będzie w przypadku Aston Martina? No skopiować to jedno, ale uruchomić to wszystko na torze to jest zupełnie inna kwestia. Nowa filozofia dla Aston Martina, inżynierowie muszą się tego nauczyć, więc nie oczekiwałbym jakichś nagłych zmian, ale poprawa tempa powinna być. Dużo pracowano też nad układem przedniego zawieszenia, układem kierowniczym. Kierowcy mieli złe czucie tego samochodu, co skutkowało wieloma wypadkami na torze. O tym mówią otwarcie inżynierowie tego zespołu. O tym mówili również kierowcy. Tutaj też miała wydarzyć się duża zmiana. A jak duże są podobieństwa do Red Bulla? No szczególnie w okolicy tych wlotów kanału widzimy bardzo charakterystyczny dla Red Bulla element. Te dwie łopatki, które nam otwierają tę podłogę. Konstrukcja niewykorzystana w żadnym innym samochodzie, tylko w Red Bullu, a teraz w Aston Martin. Zadaniem tych dwóch elementów jest uszczelnienie tej podłogi, spowodowanie, że tu pojawi się taka wirtualna kurtyna wywołana przez odpowiednio ukierunkowany przepływ powietrza. Zabezpieczenie tej podłogi jest kluczem do tego, żeby te kanały znajdujące się pod nią pracowały wydajnie, żeby pracowały stabilnie, i właśnie to starali się wykonać, skopiować inżynierowie Aston Martina. Tam oprócz Dana Fallowsa jest wielu innych, którzy przyszli nie tylko z Red Bulla, ale również z innych dobrych zespołów, skuszeni dobrymi wynagrodzeniami, jakimi w tych zespołach, w których pracowali, nie mogli się doczekać, nie mogli się doprosić. Jeszcze jedna rzecz, właśnie te lusterka i ten efekt downwash. Powietrze będzie spływało po tych bocznych sekcjach, ale również lekkie podcięcie, te dwa strumienie będą się łączyć i pracować w tylnej sekcji już nad dyfuzorem. Przed Aston Martinem bardzo ważny weekend wyścigowy. Czy uda im się zrozumieć tę koncepcję, czy uda im się ją uruchomić po prostu na torze, bo to nie jest takie łatwe. Tunel, narzędzia to jest jedno, tor, tak jak powiedziałem, wszystko zweryfikuje. Ralf Schumacher nie ma dobrych odczuć, jeżeli chodzi o tą nową konstrukcję. On w jednym z wywiadów udzielonych bodajże wczoraj powiedział, że to jest definitywny koniec dla Sebastiana Vettela i nawet samochód w specyfikacji B niewiele poprawi
to też nie będzie jakiś wielki sukces, to będzie kolejna porażka Aston Martina, z którą Sebastian Vettel już na pewno się nie pogodzi. Astona odkładamy, na pewno będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. Będzie wiele kontrowersji związanych z tą konstrukcją, to na pewno. Cały weekend będziemy o tym mówili, myślę, że media poświęcą temu sporo uwagi. A teraz ta wielka dwójka, Ferrari. Ferrari, które w ten weekend, po tym dniu filmowym, chce ponownie wykonać krok do przodu, ale dzisiaj pokazali bardzo niewiele. Pokazali przede wszystkim nową farbę, tą lżejszą farbę, która pozwoliła zaoszczędzić około kilograma na wadze tego samochodu, to też jest istotne. Te małe, urwane elementy dodane do siebie będą tworzyły konkretny efekt. Zobaczyliśmy również tylne skrzydło z dużym dociskiem. Barcelona wymaga dużego docisku. To skrzydło było testowane właśnie w trakcie tego piątkowego dnia filmowego na Monzy. Porównano je z elementem o nieco mniejszym docisku. Co się zmieniło w tym skrzydle? Na pewno widać, że ta wewnętrzna sekcja jest mocniej wypłaszczona, mocniej doładowana. Tego docisku będzie tu więcej, ale również ten górny płat, ten płat, który się otwiera w przypadku aktywacji systemu DRS, jest zdecydowanie szerszy. To mówi dużo na temat tego, jak Ferrari podchodzi do filozofii swojego samochodu. Nie ma tutaj rewolucji, jest tylko lekkie przesunięcie w kierunku większego docisku i większej wydajności systemu DRS. Dodatkowe elementy, takie jak nowa podłoga, mają się pojawić na torze dopiero jutro, więc dzisiaj na temat tych elementów raczej rozmawiać nie ma sensu. Nowa jednostka napędowa już od poprzedniego weekendu wyścigowego w samochodach Ferrari i mogą ją próbować podkręcać, szczególnie że docisk będzie wymagał dużej mocy jednostki napędowej, żeby w tych prostych odcinkach toru jechać szybciej, żeby dać odpowiedź na tą niesamowitą prędkość Red Bulla. A co do Red Bulla, Red Bull również nie próżnuje. Red Bull przywiózł pakiet poprawek. Jednym z elementów jest nowa podłoga tego pakietu poprawek, ale również bardzo ciasne, jeszcze ciaśniejsze te tylne obszary związane z zamknięciem pokrywy silnika. Więc Adrian Newey cały czas myśli o tym, żeby ten samochód jeździł jeszcze bardziej wydajnie. Również dużo uwagi poświęcono zrzuceniu wagi. Tą wagę miano, czy zrzucono, szczególnie w obszarze przedniego i tylnego zawieszenia. Zmodyfikowano pewne elementy, skorzystano z lżejszych materiałów i tutaj również Red Bull kolejny krok w kierunku tego, żeby zbliżyć się do limitu wagi, po prostu zrobił. Tylne skrzydło również z dużym dociskiem. W ten weekend ten duży docisk będzie miał ogromne znaczenie i podobnie jak w przypadku Ferrari. Ten środkowy obszar mocno wypłaszczony, widać tutaj tą łyżkę taką bardzo mocno zagiętą. Tutaj będzie generowany duży docisk, również górne sekcje pokazują nam, że walczymy o każdy element docisku. Górny płat, podobnie jak w przypadku Ferrari, również szerszy niż poprzednie weekendy wyścigowe, więc oba zespoły idą w podobnym kierunku. Jaki będzie efekt na torze? O tym przekonamy się najwcześniej jutro, a myślę, że dopiero w sobotę zespoły kluczowe, zespoły walczące o tytuł mistrzowski pokażą, co mają najlepszego. Mercedes to jest kolejny zespół, który albo będzie w grze, albo zrezygnuje z tegorocznego rozwoju i skupi się na tym, co w przyszłym roku, a to może mieć bardzo zły wpływ na to, co będzie działo się w samej fabryce, wewnątrz zespołu, to co będzie działo się z Lewisem Hamiltonem, który nie jest zadowolony na pewno z tej sytuacji, która ma miejsce. Żeby zrozumieć to, co robi Mercedes, musimy wrócić się do Miami, co robi z samochodem i przyjrzeć się konstrukcji przedniego skrzydła, która tam właśnie zadebiutowała. Widzimy tutaj przy tym bocznym płacie bardzo duże wycięcie. Mercedes gra na granicy przepisów, a na pewno nie gra z duchem tegorocznych przepisów. Inżynierowie zespołu przyznali to, co podejrzewano. Ta sprytna konstrukcja, czyli to przyłączenie górnych płatów bocznego, przedniego skrzydła do tego bocznego elementu bardzo wcześnie, dało taką specjalną kieszeń i ono pozwala wypchnąć jeszcze więcej powietrza poza oponę. To jest tak zwane brudne powietrze. Efekt opływania jest tutaj zmaksymalizowany, to będzie generowało brudne powietrze, to będzie wpływało na to, jak będą zachowywały się samochody z tyłu, ale Mercedesa to specjalnie pewnie nie interesuje. Inżynierowie mówią, chcemy mieć więcej powietrza do wykorzystania w dalszej części samochodu. Te strumienie, które zostaną tutaj wygenerowane, ukształtowane, będą wykorzystywane w tylnej sekcji do zabezpieczenia podłogi, więc więcej narzędzi do zabawy, ale w Miami to nie dało żadnego efektu. Samochód był kompletnie nieczuły na tę zmianę. On może stać się czuły na tę zmianę,
kiedy pojawi się nowa podłoga, a ta właśnie się pojawiła. Element, który zauważono już w trakcie rozładowywania tego samochodu, to zmieniony kształt tego T-Traya albo Biba. Widzimy tutaj już pojawiającą się wcześniej konstrukcję z tym dodatkowym skrzydłem, dodatkową łopatką. Bardzo wrażliwy, newralgiczny obszar dla kształtowania przepływu pod samochodem w tych tunelach. Wszystkie zespoły raczej idą w tym kierunku. Trudna do zbudowania geometria. Geometria, którą wprowadził do rywalizacji zespół Aston Martina w tej pierwszej wersji. Sięgnięto po te rozwiązania również w innych konstrukcjach. Teraz w tym kierunku idzie również Mercedes. I kolejna ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o Mercedesa, czyli sposób ułożenia tych łopatek otwierających tunele pod podłogą. Tutaj jest wiele do ugrania. Te milimetrowe różnice będą miały ogromny wpływ na to, czy mają ogromny wpływ na to, jak to powietrze przepływa pod samochodem, jaka jest energia tego powietrza, która dociera do dyfuzora i tam generowana jest bardzo duża ilość docisku. I podłoga, ta boczna sekcja, która ma być kluczowa dla opanowania tego efektu podskakiwania czy kołysania. No i tutaj również pojawia się element widziany już w innych rozwiązaniach, czyli taki dodatkowy miecz, nazwijmy to, na krawędzi podłogi przymocowany poprzez tytanowe elementy. Nie jest to jedna płaszczyzna. Jest wiele spekulacji dotyczących tego, czemu takie rozwiązanie ma służyć. Jeszcze wrócę do tego obrazka. Mówi się o tym, że stworzenie takiego połączenia i zmiana twardości elementów łączących powoduje, że podłoga odkształca się inaczej, natomiast ten miecz ma pewien stopień swobody, co wpływa pozytywnie na opanowanie tego efektu podskakiwania czy kołysania. To są bardzo trudne, to są bardzo zaawansowane rzeczy. Trudne nawet do zobaczenia w tych narzędziach, wyrafinowanych narzędziach, które posiadają zespoły, więc nie będę spekulował, jak to konkretnie działa, ale to jest kolejne wykorzystanie tego samego rozwiązania, tego samego elementu. Czy Mercedes będzie bliżej dzięki tym zmianom, tego nie wiemy. Mercedes bardzo chciał ukryć fakt dnia filmowego, który odbył się wczoraj na torze Paul Ricard, takie międzylądowanie przed weekendem wyścigowym w Barcelonie. Finalnie dwie szybkie godziny spędzone na torze. Miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który obserwował te testy, więc to są informacje z pierwszej ręki. Testy, dzień filmowy. Przedstawiono to jako shakedown, czyli takie sprawdzenie samochodu. Nie było jednostki numer 2, ta pojawi się dopiero w piątek lub w sobotę. Dwie szybkie godziny przejazdy ze średnią prędkością, stałą prędkością za kółkiem tego samochodu, choć kask wskazuje na George'a Russella, z tego co wiem, pojawił się Stoffel Vandoorne. Zebrano na pewno cenną porcję danych, która będzie analizowana właśnie przed tym weekendem wyścigowym w Barcelonie. Zespoły co do Barcelony mają na pewno dużą ilość danych, a to, co pojawi się, czy co już pojawiło się i co wyłoni się z tych danych zebranych pod próbie na Paul Ricard, da pewnie inżynierom Mercedesa więcej pewności i więcej wskazówek, jak ten samochód należy ustawić, żeby osiągnąć ten efekt, na którym im zależy od początku sezonu, uwolnić tą ukrytą sekundę, która ciągle tam gdzieś jest w narzędziach. Nie ma problemu, żeby ją znaleźć, natomiast na torze nadal mają z tym problem. Czy to się uda? Czy uda się odblokować potencjał tego samochodu? Odpowiedź na pewno już w ten weekend. I na koniec McLaren, na koniec tego zestawienia obrazkowego. Tutaj mamy dowód na to, że McLaren definitywnie rozwiązał problemy związane z układem chłodzenia hamulców. Tutaj mamy stare, tymczasowe rozwiązanie tego problemu przegrzewania się układu hamulcowego i wykorzystane tytanowe, bardzo niezgrabnie, nieładnie połączone elementy. Tutaj już element wykonany z włókna węglowego. Nie jest prosto osiągnąć takie konstrukcje. Trwało to trochę, ale McLaren w końcu się z tym uporał. Ale to nie wszystkie zmiany. Kolejne na pewno zobaczymy jutro. Mówi się o tym, że McLaren dzięki zmianom, które pojawią się w ten weekend, podłoga, skrzydła, może przyspieszyć nawet o pół sekundy. Kiedyś uwierzyłbym w takie opowieści, na pewno nie w ten weekend. Być może w kolejnych weekendach uda się to wszystko odblokować. To jest proces, to nie jest jednorazowa operacja, ale jeżeli inżynierowie będą coraz lepiej rozumieli ten samochód i znajdowali coraz bardziej optymalne okna pracy, to może i te pół sekundy w ciągu dwóch, trzech najbliższych weekendów wyścigowych się pojawi. McLaren walczy o to, żeby być bliżej, bo ma groźnego rywala. Tym rywalem jest zespół Alfa Romeo. Mówi się, że w ten weekend dwa poprawione samochody. Jeden nie w pełni. Valtteri Bottas dostanie nowe przednie, nowe tylne skrzydło, nową podłogę i to są elementy, które mają dawać nadzieję na dużą poprawę. Takie sygnały płyną z tunelu aerodynamicznego, z tych narzędzi, z CFD, z symulatora również. Ten drugi samochód będzie nie w pełni wyposażony. Ta presja czasu była tak duża.
Aston sobie poradził. Dwa samochody w nowej specyfikacji. Ostatnie elementy przyjadą, czy przyjechały dzisiaj po południu, albo nawet dzisiaj wieczorem. W przypadku Alfa Romeo to się nie udało, ale myślę, że Bottas zrobi dobry użytek z tych elementów. Bardzo ciekawy weekend. Dwa zespoły, Haas i Alfa Tauri, nie przywiozły żadnych poprawek, mówią o tym otwarcie. Pozostałe zespoły mają wiele nowych elementów, dużo pracy przed inżynierami, dużo pracy przed kierowcami. Ustrzec się przede wszystkim błędu, nie rozbić tych nowych elementów, bo tutaj czas spędzony na torze, torze dobrze znanym, torze bardzo wymagającym, będzie kluczowy. To wszystko, co udało mi się dla Was dzisiaj przygotować. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa lekcja spędzona ze mną. Dla mnie na pewno poznawanie tych zmian było ciekawą lekcją. Kolejne informacje pewnie pojawią się jutro, mniej obrazkowo, bardziej w formie zebrania tych wszystkich ciekawych informacji, które płyną z toru. Więc za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.